Zobaczymy dokładnie. 2 grudnia 2023 roku, Zakopane, Nowotarska 24. Jeszcze nie wyszliśmy, no bo jest dopiero 10. I w ramach naszych pudełek adwentowych, w sensie tych kalendarzy powiedzmy, dzieciaki codziennie dostają no coś. Czasem słodycze, czasem jakieś inne gadżety. No i dzisiaj, proszę bardzo, wjechały takie plansze z naklejkami. Zobaczcie, można tego Mikołaja chyba tutaj poubierać. Jakoś można tą scenkę tutaj uzupełnić tymi naklejkami. Wiecie, o co chodzi? O, patrzcie, tak jak tutaj na tej okładce, to chyba można zrobić. No nie wiem, zobaczcie się, tu macie dwie te karty właśnie. Tak, choinka i tutaj masz naklejki. Różne prezenciki możesz ponaklejać. Tutaj widzę elementy do Świętego Mikołaja. Zobaczcie, ten pasek i te inne części. Proszę bardzo, to jest twoje. Przypilnujcie każdy swojego, dobra? Żeby nie było zaraz afery znowu jakieś. Fajne? Ale to sobie weź na dywan to może, albo na stół, bo ja tu piję kawę, żeby się... No, żebyście nam czegoś nie zrzucili, dobra? A to można też coś namalować. Można. Pełna dowolność, pani Matyldo Gawrońska. Wczoraj padła taka propozycja, później wam powiem od kogo, żeby wspólnie dekorować świąteczne pierniki. Uuu, to chyba wiem od kogo. Od pani Ewy była. Od pani Ewy, no. Chyba nie. Ty weź może pomachaj pani Ewie. Pomachaj pani Ewie. To jest twoja pani Ewa ukochana jest, nie? Ja też się będę Ej, jeszcze chłop zawstydził. No dobrze, bo ja tutaj tak tam bez zmiany, bez żadnych przebitek nagrywam. Pokażę wam jeszcze, jak jest na zewnątrz. Nic się nie zmieniło przez godzinę, a w zasadzie przez dwie chyba. Nadal jest pięknie. O, jak chcecie, to możemy tutaj, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale nagrałam wczoraj, jak to poszedłeś do apteki, no. Taki króciutki kawałek, jak te łanie tutaj sobie były. No to brzuch, wody. Pewnie. Możemy tutaj dołączyć, jak chcecie, albo osobno, nie wiem. Bo tu mamy w ogóle ten park, który wam tak zachwalałem, proszę państwa. Teraz tutaj nawet, zobaczcie, można sobie komfortowo zjechać jedną tutaj rampą, czy drugą. Więc matki z dziećmi, nawet myślę, że osoby na wózkach tam będą miały komfortowo, bo jest szeroko bardzo. Tutaj są ławki, tutaj są posadzone nowe drzewka i ten park po prostu rośnie w oczach z roku na rok i jest coraz piękniej. To wszystko przy szumie potoku. O, poczekajcie, teraz wam zrobię fotę. Uwaga! Uwaga! Dzieciarnia! Cyk! Mamy to, świat się dowie, pięknie. Najpierw? Dobrze, to rób najpierw choinkę. Dobra, pijemy kawkę dalej. No i później. Później będziemy myśleć. No to ciao. Bye. Fascynujące wideo, prawda? Bye.